kogo wcisnęło. Ale to jest Felix M. Dear Catherine, ladies and gentlemen, we are gathered together once again at this memorial to commemorate the 75th anniversary of the deceased Polish pilots. Also were killed, they were killed in the Wellington bomber crashed in the area. This memorial is erected thanks to the great effort of the dear friends Mr. Jim Hartley and Peter Whittaker. We thank you, Catherine, for all the support that you gave Jim in the effort to commemorate the bravery of our soldiers, to learn about the history of our country and the fate of the Polish people. The memory of Jim will live in our hearts forever. Thank you. Thank you. Przede wszystkim chciałam Państwu bardzo podziękować, że Państwo tutaj się zgromadzili, ponieważ jest to niezwykle ważny moment, szczególnie wydaje mi się w tym roku, kiedy jest stuletnia rocznica RAF-u. Należy przypominać o tym, że polscy piloci brali udział w bitwie o Anglię i odgrali wtedy, w tym czasie, ogromną rolę, bo walczyli nie tylko o wolność Polski, ale także nie tylko o wolność Wielkiej Brytanii, ale także o wolność Polski. Tutaj poległo 7 polskich wspaniałych pilotów. Właściwie chłopców, można powiedzieć, bo oni mieli po 20 kilka lat. I niezwykle istotne jest to, że dzisiaj zgromadziliśmy się w tak dużej liczbie i przede wszystkim ja jestem bardzo wdzięczna też młodzieży, że przyszli harcerze, że zaangażowała się w to młodzież ze szkoły i pan dyrektor, że pani Romana Bizoń tak bardzo dba o wszystko i tak inni ochotnicy dbają o ten memoriał, że on po prostu jest. Dzisiaj rano byłam tutaj jeszcze przed wszystkimi i widziałam, że ludzie z zainteresowaniem czytają tablicę, to tutaj się stało. Więc to jest taka właśnie kropla, która drąży skałę. A najważniejsze jest to, że tę pamięć, którą powinniśmy wszyscy pielęgnować, o pilotach naszych, o naszych wyczynach w czasie II wojny światowej, też tutaj na terenie Wielkiej Brytanii, należy pielęgnować i przenosić ją coraz dalej, szczególnie przez młode pokolenie. Dlatego jeszcze raz podkreślę i bardzo podziękuję ludziom, którzy są związani z harcerstwem, z dziećmi ze szkoły, że pielęgnują tę pamięć. The person who started all this is Ellie. Okay, because she used to come on here for a walk with Jim. If that had been for Ellie, we wouldn't have known the history of what went on with the aeroplanes. And thanks to both of these, we're thankful for this monument you've got here. I would like you to have this as a memento. Piesek na imię miała Eli. Więc chodzili na spacer. Jak dochodzili tutaj do tego miejsca, piesek dalej nie chciał iść i bardzo szczekał i zapierał się i tak dalej. Pan Jim tak się zobaczył, że to jest każdy raz, kiedy przychodzą. Jemu tak nawet się włosy jeżyły na tym karku. No więc co zrobił? Kiedyś jednego razu spotkał się u fryzjera z ludźmi, którzy tutaj w tych okolicach mieszkali i o tym powiedział. Mówi, nie rozumiem, co z tym moim pieskiem jest, że ona się tak zachowuje. Tam któryś z tych panów się odezwał, no mówi, jak to ty nie wiesz, przecież tam się ten samolot się rozbił z polskimi pilotami. I to od tego się zaczęło. No ja dalej, historia jest bardzo ciekawa, no ale ja nie będę chciała was zanudzać, bo może ktoś się spieszy, czy do domu pójść, czy jak. Ale od tego się zaczęło, że pan Jim nie zostawił to w spokoju, zaczął dochodzić, zaczął zbierać pieniądze, dostał pozwolenie od farmera, że tutaj sobie mógł ten pomnik postawić, a tam tylko odznaczył, bo tam naturalnie na taki pomnik nie było miejsca. No w każdym bądź razie zrobił bardzo dużą robotę. Jego kolega, Peter Whittaker, znowu zajął się odnajdywaniem rodzin tych pilotów. Odnalazł wszystkich. Jeździł dwukrotnie do Krakowa, bo akuratnie ci wszyscy piloci pochodzą z okolic Krakowa.
Ja w międzyczasie też z nimi byłam, bo poprosił mnie pan Jim, żebym mogła tam dojechać. Byłam w Polsce w tym czasie i spotkaliśmy się tam. I tam zostali odznaczeni przez generałów. Generał Błasik i ten drugi, który zginął. Dwóch generałów, którzy byli, właśnie odznaczyli pana Whittaker i pana Jima tam oznaczeniami, zabrali ich do bazy lotniczej i tak dalej. Taka była bardzo historia.